A wy już jesteście? Boże święty, no dobra, no to co, no wypadałoby rozpocząć odcinek, jak już przyszliście do mnie na kanał. To może zaczniemy już, kurczę, odcinek, co? Z Fernbusa, którego tak dawno nie było. Którego odcinek ostatni pojawił się aż w kwietniu, słuchajcie. Teraz mamy czerwiec, końcówkę czerwca, zaraz mamy lipiec. Tak dawno Fernbusa nie było. Dlaczego? Co się stało? Czy ja znienawidziłem grę? No, chyba nie. Więc witam was bardzo serdecznie, tutaj Areczek. I słuchajcie, zapraszam was na 9. nasze spotkanie w grze Fernbus Coach Simulator, czyli jesteśmy w symulatorze autobusu 2017, słuchajcie. Wow! Dawno mnie tu nie było. Bardzo dawno, słuchajcie, stęskniłem się za tą grą. Byłem ciekawy, czy jakieś aktualizacje były, czy coś oni tu pozmieniali. I muszę was i samego siebie zasmucić, niestety nie. Żadnego update'u, żadnej aktualizacji. Ale szczerze mam nadzieję, że coś zaczną z tą grą robić. Bo przy zastosowaniu najnowszego komputera, chciałem mówić, lepszych podzespołów. Mam nowy komputer, nowy procesor. Spokojnie. Nowy procesor, grafika taka sama, ale powiem wam szczerze, przy stosowaniu wszystkich, ale to wszystkich ustawień ultra, gra chodzi miodnie. Jestem normalnie zauroczony tą grą, jak ona płynnie chodzi. Pamiętacie, kiedy nagrywałem Fernbusa, 20 klatek, 15 klatek, czasami 30, co było rzadkością. Teraz nie powiem, że mam stałe 60 klatek, ale mam 50, 48, więc te klatki są, ale nagrywam w 30, więc całkiem spoko, myślę. Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, jaka jest jakość tego materiału, tej gry. Ja jestem normalnie przekochany, normalnie tak bardzo podoba mi się teraz ta gra. Wszystko tak ładnie wygląda, tak w miarę realistycznie. Normalnie przyjemnie się patrzy na tą grę niż wtedy, bez jakiejkolwiek roślinności. No wtedy gra nie była po prostu grą, tak? Wow, podoba mi się ta gra i słuchajcie, wygląda ona miodnie. Teraz widać potencjał tej gry, kiedy mogłem zaimplementować najlepsze, najmocniejsze ustawienia graficzne, czyli ustawienia ultra. Naprawdę wszystko mam na ultra i gra wygląda dla mnie miodnie. Naprawdę gra wygląda prześlicznie. Ale pewnie się zastanawiacie, czemu jestem w trasie, czemu się z wami nie witam w jakimś miejscu, w jakiejś, wiecie, tej spedycji czy coś takiego. W spedycji? Nie, bardziej na dworcu. Czy coś w tym guście? No wyszło to tak, jak nie wiem, czy pamiętacie, w ostatnim odcinku mówiłem o tym, że sobie dokończymy trasę, ale ja update'owałem nowy komputer. Fakt faktem, zapisałem sobie i miałem ten zapis, ale słuchajcie, on mi się jakoś rozkrzaszył. Ja miałem się znajdować w mieście, znajdowałem się całkiem w innym mieście. No całkiem inaczej to wyglądało, niż ja sobie to planowałem. Dlatego musiałem rozpocząć od nowa. Słyszycie to? Te dźwięki otoczenia, jak słychać, że żeśmy wjechali w inny, że tak powiem, skrawek drogi. Wow. Ale wracając do tematu, no niestety musiałem rozpocząć od nowa. Stety, czy niestety, mnie się to, tak powiem, lotto. Czy jest tak, czy tak. Ważne, że mogę ruszyć w trasę i chcę dokończyć tą trasę, co robiliśmy ostatnio. Ale to byłoby piękne zdjęcie, co? Czekajcie, ja się tu zatrzymam. Jestem ciekawy, jak teraz Action działa, bo była aktualizacja do Actiona i jestem ciekawy, czy mnie wywali program do nagrywania. To jest ciekawe. Jak możecie zobaczyć, jedziemy Arrivą. Znamy Arrivę? No, parę osób zna. Słuchajcie, no tak słabo wyjdzie to zdjęcie. Dobra. Ja myślę, że ja żadnych... albo sobie zrobię fotkę poza prostu nagraniem, bo się boję, że znowu mi się program, że tak powiem, Action rozkrzaczy. Muszę spróbować po prostu poza nagraniem zobaczyć, czy to tak jakoś działa. Halo! Nawigacja. Lustro. Możemy jechać. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, tak, jedziemy do Us Usedom, czyli do miejsca, gdzie byliśmy w ostatnio byliśmy w Usedom, potem pojechaliśmy do Potsdam. Nie wiem, zaraz zobaczę to na mapie i wam wszystko wytłumaczę. Dobra, ja skręcam tutaj. Zatrzymujemy się, spuszczamy ręczny. Klikamy C. Otwieramy tutaj lukę drzwi. Bagaże jeden. Tylko jeden mogę? Okej. Jeden powinien starczyć. Włączamy tablet. Logujemy się do tabletu. Bo ja ostatnio właśnie w tym miejscu nie zalogowałem się do tabletu i była wtopa. Dobrze, robimy odprawę w takim bądź razie. Dzień dobry, no dobrze, jak chcesz kupić bilet, to ci go sprzedam. Proszę bardzo, sprawdzamy. Bardzo mi miło, mi też również miło, zapraszam do autobusu. Słucham, Jakub. Jakub, jesteś? Wsiadaj. Serwus, Jeremy Kraus. Proszę bardzo. Emily, jedź z nami. Ciao, ciao. Serwus, ale wszyscy mówią dokładnie. Serwus. Danny. Wsiadaj. Hej. Amery. Ahlbeck. Ale my jedziemy do Ahlbeck. Czemu cię tu nie ma? A, gdzieś był. Dzień dobry pani, Merle Brauen. Wsiadaj mała. Ania Rubik. Rubik jedzie z nami. Arin. Do Sellin jedzie z nami. Salut. Hiro jedzie z nami. Mika Falk jedzie z nami. I pan chce kupić, słuchajcie, wszyscy jadą z nami. Nikt nie pomyli autobusu. Nice. Sprawdź. Quick. Zapraszam wszystkich serdecznie do mojego Arriva. Zamykamy. Mogę tu zamknąć? Mogę. Słuchajcie, chcę wam coś pokazać, bo tego nie odkryłem, a to dodali w ostatnim update'cie. Czyli możemy widzieć naszą postać i nią biegać. Wow. Shiftem trzymamy, czyli chodzi. Tak biega, a tak sobie skacze. Co wygląda dość śmiesznie, ale... jest spoko. Arriva. Dobra. Nie wygłupiajmy się. Siadajmy. Halo, wszyscy siedzą sobie wygodnie. Panu coś chyba z rękoma się dzieje. Pani wygodnie, pani se w tablecie, w telefonie sprawdza, jak wygląda trasa. Panowie to pewnie bliźniacy, halo! No i pani sobie samotna tu się siedzi. Dobra. Ja w takim bądź razie ugoszczę was ładnie. Czyli, między innymi, klima włączona, włączymy monitoring informacyjny dla pasażerów, włączymy nawigację. Zaraz komunikat, włączymy sobie światło do czytania, gdyby chciał coś poczytać. Oświetlenie głównego korytarza myślę, że niepotrzebne, bo jest ranek. Włączamy toaletę, minibar, Wi-Fi, sygnał modułowy. Czym sobie po cichu radyjeczko? Co, klimka włączona w miarę jest? Co, podałoby tylko otworzyć komunikat. A zanim co do czego, pokażę wam drogę. Słuchajcie, ostatnio skończyliśmy w Ahlbeck. Tutaj skończyliśmy nie w Potsdamie, tylko w Ahlbeck. Skąd się w ogóle Potsdam? Potsdam jest tu. Skończyliśmy w Ahlbeck i z Ahlbeck miałam jechać do Stralsund i do Sellin. Ale, no, zapis nie wyszedł jak miał wyjść, bo gdzieś mnie tam wywaliło, wiadomo, nie wiadomo gdzie. Pojedziemy z Usedom. Tak naprawdę wyjechałem, tu jest taka główna jakby siedziba Flixbusa. Dzisiaj Flixbus postanowił pomóc Arrivie w dostarczeniu pasażerów. Stąd przyjechałem sobie tutaj, razem z wami gdzieś tutaj w połowie drogi. Potem i teraz pojedziemy z Usedom do Ahlbeck. Z Ahlbeck prowadzi nas droga tędy, ale ja chcę być cwany i chcę pojechać sobie prosto, czyli tędy pojedziemy sobie. Tędy. Chcę zobaczyć inne miejsca niż jechać znowu tą samą drogą. I tędy pojedziemy sobie tu. I stąd pojedziemy sobie do Stralsund, to jest bardzo duże miasto z tego co widzę. I Stralsund pojedziemy sobie do Sellin. I z Sellin będziemy kończyć. Taki jest plan, taki jest mój zamysł. Więc kończmy gadać Ja się wyciszę, ruszę w drogę, a niech komunikat sobie mówi, co musi. Gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, czy znowu coś zrypałem? Ja miałem czas przyspieszyć. No bo to się zaliczyło. Simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Kurde, wiecie co? Powinienem teraz, ja nie wiem, czy mi to zaliczy, czy nie. No trudno się mówi, już nie będę wracać, no bo halo, no bez sensu znowu zaczynać odcinek. Już tak naprawdę drugi raz zaczynam ten odcinek. Ale pominiemy jeszcze przed jazdą kliknąć, żeby przyspieszyć czas i dopiero kliknąć, że tak powiem, rozpocznienia jazdy. No a nie wiem, co to teraz się stało. Zobaczymy w czasie drogi. Najwyżej mi nie zaliczy tego miasta. No kurde, nie wiem. Bo teraz są takie nowe rzeczy, że trzeba aktywować to, że rozpocząłem jazdę i tak dalej, a ja się zagmatwałam trochę i... O nie. Przyciski pomyliłem? Nie, dobrze miałem. O to mi chodziło. Ja lubię sobie tutaj ten pomad dać, żeby on sobie płynął, a ja bym mógł spokojnie dla was prowadzić jakiś tam monolog, tak? To w ogóle... Kurza mnie to, że ta kamera nie chce się sama ustawiać, wiecie, proporcjonalnie do widoku. No ale dobra. Mniejsza z tym. Słuchajcie, zaraz w ogóle jesteśmy w Ahlbeck. Coś tam za szybko to poszło. A to dziwne. Słuchajcie, tak, dawno odcinka nie było ze względu na to, że ja miałam przerwę na kanale i nie dość, że chciałam trochę sobie odpocząć od wszystkiego, to jeszcze po prostu... A jest nakaz jazdy w lewo. A ten to jest to specjalne pozwolenie miał? Może faktycznie miał ustąp. Sorry. No, dawno nie było odcinka, ale to jest względu między innymi z tą przerwą na kanale. Jeżeli chodzi o Fernbusa, wiecie co, bardziej chodziło mi o to, żeby... W związku z tą przerwą na kanale miałem czas, by pomyśleć nad YouTube'em i tak dalej, ale najbardziej chodziło mi o to, żeby kupić nowy komputer, żeby to jakoś już tak zrobić tak ładnie, bo ja sam patrząc na swój film, który ma 20 klatek, fakt nagrałem go w 30, ale naprawdę nieprzyjemnie się patrzy na film, który został tak skastrowany przez grafikę, tak, z słabej jakości grafiki. Po prostu, no, nie podobało mi się to, tak? Dlatego stwierdziłem, że wolę sobie jakąś tam małą przerwę zrobić i po prostu rozpocząć, wrócić na kanał, że tak powiem, z pełną siłą. Bardzo mało ludzi tu jest, ojej. Okej. Teraz tak, otwórzmy drzwi jedne i drugie. Jak wygląda nasz bagaż? Właśnie, widzicie? Teraz zobaczymy, a możliwe, że nam to nie zaliczy. I was sprawdzę trochę ekspresowo, dobrze? Proszę bardzo. Stralsund, proszę pana. Pyk i... Co teraz tu mi plunkło? Włączmy te dźwięki jakieś tam różne. I Miriam Lindman, jesteś. Dobra. Wszyscy są, pięknie jest. A pan? A pan już był przebadany? A co z nimi się stało? Czy mnie się zaś gra zbagowała? Czy są odprawieni? Kogoś pominąłem? Nie, no też... A, okej. Teraz tak. Gdzie będzie 6:58? 7? Aha, o 7 jest wjazd, dobra. Widzicie? Nie zaliczyło mi Usedom. No dobra, trudno. Trzeba bardziej to tam kontrolować. Witam wszystkich serdecznie na pokładzie. Mam nadzieję, że będziecie się bardzo dobrze bawić. Dobra. I teraz chciałbym trochę oszukać przeznaczenie i chciałbym pojechać sobie prosto. Zobaczymy, co gra, jak gra zareaguje, jak pojadę prosto. A teraz się wyciszam, włączam komunikat i jedziemy. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas, and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Słuchajcie, po pierwsze, jaka sztuczka. Przecież on we mnie wjechał. Mam świadków. Widzieliście? Widzieliście? Zgłaszamy to? Przecież ja nic mu nie zrobiłem. To ten ruch AI dzisiaj szaleje. Ledwo chciałem wyjechać z tamtego miejsca, to chciałem skręcić w lewo, nagle sobie tak wjechał. A teraz co tu się stało w ogóle? On wjechał we mnie z boczku i to teraz niby moja wina, tak? Oj, TML, lepiej to popraw, bo się wścieknę kiedyś. Nic nie jedzie, dobra. Druga sprawa. Ładne było to miasteczko, takie małe miasteczko, przyjechaliśmy, ale było fajne, klimatyczne, to mi się podobało, więc słuchajcie, są i plusy, i minusy tego produktu tak naprawdę, bo... Przez co ja teraz jadę? Ale mnie... Mówię, chyba mnie prowadzi prosto, a tu? Ząg. Ale by to strzelił. Czy nie ma sensu zawracać już? Ajajaj, a myślałam, że ładnie mnie tu prowadzi górą. Ja tak mówię, co? Usedom już mamy? Gdzie my jestem, nie? A tu taka ciekawostka. Ajajaj. No ale mnie ta gra wyrolowała teraz. Mamy 120 km. Czekajcie, a sobie sprawdzę, o której... 7:25, 120 km prawie 2 godziny. Ja myślę, że nie ma co się wracać już tak naprawdę. Brakuje mi tego, co jest w ETS-ie, czyli że można sobie przyczepić pineskę i jechać sobie drogą, którą się chce. No ale cóż, no trudno, mieliśmy jechać górą, jedziemy jednak dołem. Cóż. Ale fajnie słychać tą ciężarówkę z przodu w słuchawkach, fajnie. Słuchajcie, tak, była przerwa, to już powiedziałam. Słuchajcie, ja mam tak naprawdę za dużo tematów dzisiaj nie mam, ze względu na to, że żadnej aktualizacji nie było, nic się tak naprawdę nie zmieniło w Fernbusie. Jak się coś zmieniło, to nie poinformowali nas o tym, więc no może szczerze wam mówić, że naprawdę dzisiejszy odcinek, moja kartka, którą zawsze sobie przygotowuję przed nagraniem, jest dość marna i smutna. Ale miejmy nadzieję, że tu nie będzie marnie i smutno. Już widzicie, mamy tyle rzeczy, tyle kolorów, tyle zieleni. Tu mam, że to wygląda przecudnie. Więc naprawdę jest z czego, żeby się buźka śmiała. Słuchajcie, chciałbym... Ja już wspominałem o tym w Eurotracku. Jeżeli oglądaliście Eurotracka, no to trochę to powiele. I vloga. Chcę powiedzieć krótko o zmianach na kanale. Avatar Banner jest nowy, tak jak mogliście już zauważyć od dłuższego czasu. Jedno główne intro, czyli pokazuje się ten tytuł, tytuł materiału. Na przykład jest dzisiaj Fernbus, no to pojawił się Fernbus Coach Simulator i tak. I to jest wszystko. Starałem się, żeby to nie było jakieś tam wymyślne, wykombinowane, bo to nie o to tutaj chodzi, tak? Chcemy, żeby to było ładnie, przejrzyście, no i tak jakoś to wyszło. Zmiana nazwy grupy z... Ziomeczki Arka na Kaczuszki Arka, czy Kaczuszki Arka. Słuchajcie, chcę, żeby to po prostu wyglądało bardziej ładniej, przejrzyściej, a Kaczuszki to tak bardziej wesoło brzmi, niż takie ziomeczki, takie za twardo to brzmi. Ja wolałem, żeby, wiecie, grupa była takim trochę śmiesznym spotkaniem naszym, tak. Ja wam daję posty, wiecie co kiedy jest mniej więcej, no. Staram się dawać te posty regularnie o filmach, które są opublikowane. Zaprzestałem wrzucenia na blogu, mówiłem wcześniej, że będę wrzucał na blogu. Zaprzestałem, stwierdziłem, że na grupie będzie miał ino większy zasięg. Więc na razie niech tak to zostanie. Słuchajcie, publikacje filmów trochę się zmieniły, jak mogliście zauważyć. I teraz od lipca chcę coś dodać, więc macie tutaj bardziej aktualne rzeczy. Wtorek, tak jak jest, tak jak zostaje Far Cry 4. Środa vlog, czwartek Battlefield 1, sobota Pure Farming na zmianę z The Sims 4. Cały czas myślę o The Sims 4, że on się pojawiał częściej. Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli chodzi o niedzielę, to tak jak wspominałem wcześniej, teraz właśnie oglądacie Fernbusa. Fernbus się pojawia w każdą ostatnią niedzielę w miesiącu. Jest to handlowa niedziela oczywiście, no bo ostatnia niedziela to jest niedziela handlowa. Słuchajcie, ja oszukam tu, pojedziemy sobie prosto i pojedziemy sobie tędy. Niech tak będzie, zrobię im na złość. A co? A co? Nie mogę? Mogę. O, więc jedzie. Jedziemy sobie prosto. A wysmolone mam na to lewo. Tak mnie oszukali, to też ich tak oszukam. O, się wycwaniłem. No. Więc tak. Czyli w każdą niedzielę pojawia się Eurotraxy Motor 2. Tylko w ostatnią niedzielę, jeżeli oglądacie to w tym roku, 2018, to jest to każda ostatnia niedziela miesiąca. Ale jeżeli chodzi o dodatkową rzecz, którą chciałbym prowadzić, słuchajcie, od lipca, nie wiem czy na początku, czy w połowie lipca, chcę wprowadzić na mój kanał następną grę poboczną Rise of the Tomb Raider. I ta gra będzie się pojawiała się, przepraszam, będzie pojawiała się we wtorki i czwartki. 2 dni, 2 odcinki w tygodniu, po około godziny, 1,5 godziny. Więc naprawdę będzie co oglądać, ze względu na to, że pojawia się niedługo Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider chce nagrać dniu premiery, ze względu na to, że może on zrobić takie małe show u mnie na kanale, bardzo na to liczę. Dlatego chcę zagrać Rise of the Tomb Raider przed, że tak powiem, pojawieniem się Shadow of the Tomb Raider. Albo zrobię to tak, że jeżeli wyjdzie Shadow, a jeszcze będę nagrywał Rise, to będę starał się, żeby Rise był na przykład we wtorki, a Shadow w czwartki. Ale na razie chcę, żeby ten Shadow of the Tomb Raider pojawiał się 2 razy w tygodniu. Tak jest mój zamysł, tak jest mój plan. Dajcie znać, co ty musicie, żeby Rise of the Tomb Raider pojawiał się 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Taki dodatkowy po prostu materiał. Myślę, że na przykład około godziny 17, bo jak u mnie zazwyczaj filmy pojawiają się o godzinie 15, to taki dodatkowy materiał by się pojawił o godzinie 17. Ale ja tutaj nawijam, że nie będę sobie wziął, ale to nic. Słuchajcie, i właśnie stąd, pokazuję paluszkiem, stamtąd, właśnie wyjechałem, żeby ruszyć w stronę Usedom. Tu była galeria, tu się przeszedłem, trochę do jedzonka sobie kupiłem, no i ruszyłem w trasę. Więc słuchajcie, no. Takie są moje plany, żeby po prostu Rise of the Tomb Raider wprowadzić na kanał, żeby się wyrobił 2 razy w tygodniu, bo chciałbym go skończyć zanim pojawi się Shadow of the Tomb Raider. Ale zależy mi też na tym, żeby skończyć Battlefield 1, bo jeżeli skończyłem Battlefield 1, nie planuję jakiejś serii, jedynie, że coś mi wpadnie jeszcze do głowy, a jeżeli nie, no to będzie po prostu Rise of the Tomb Raider pojawił się o godzinie 15, a po prostu nic w zamian nie będzie. No nie wiem, zobaczymy jeszcze jak mi się tam w główce poukłada. Ale takie są aktualne rzeczy. Nie wiem co jeszcze z Simsami, jakie chcecie je więcej, dużo więcej, więc nie wiem jakby to wam by to dać, jak wam to wysyłać na YouTube. No ale zobaczymy sobie jeszcze. Okej. Czy w mieście podobno zmniejszyć prędkość. Nowy komputer, to już wspominałem, procesor. Praktycznie wszystko jest nowe, tylko karta graficzna została taka jaka była wcześniej. Zapowiedzi live, zapowiedzi są na moim blogu. Wchodząc w kalendarzyk macie zapowiedzi do odcinków i do zapowiedzi do live'ów. Jeżeli jest napis plan, to jest zaplanowany. Jeżeli do tego samego dnia jest napis plan, to po prostu 50/50, że się pojawi albo się nie pojawi. A jeżeli załóżmy godzinę przed planowaniem live'a zniknę napis plan, to znaczy, że live się pojawia. Jeżeli chodzi o odcinki, jeżeli teraz nagrywam dla was Fernbusa, to tego samego dnia usuwam na plan i daję wam znać, że po prostu Fernbus został nagrany. No i na spokojnie zostanie wyrenderowany i wysłany na YouTube. Okej. Nowe overlay do live'ów, to już mogliście pewnie zauważyć, nowe overlaye. I lepsza jakość produkcji, no tak jak wspominałem, teraz widzicie, gramy w miarę płynnie. 45 klatek, to jak najbardziej dla mnie wynik satysfakcjonujący. Miejmy nadzieję, że wam się też ten wynik spodobał, po prostu gra jest płynniejsza, przyjemniejsza dla oka. Dla mnie w ogóle przyjemniej jest jeździć niż wtedy z lagami. Wiadomo, jak są lagi, to naprawdę nie jedzie się jakoś tam za bardzo przyjemnie. A teraz jedziemy sobie spokojniutko, słuchajcie, dojeżdżamy do dwóch miejscowości, tam sobie kończymy, słuchajcie, odcinek nie będzie jakoś mega długi, ze względu na to, po pierwsze, mam mniej materiałów do powiedzenia, bo tak naprawdę został jeden temat, którym trochę mogę się rozwinąć. Druga rzecz, mam mało internetu mobilnego. Ja mam w domu internet mobilny, z niego korzystam, teoretycznie mam jego 300 giga, ale ze względu na to, że wiecie, był nowy komputer, trzeba było pobrać wszystkie nowe gry i tak dalej, to giga niestety mi się skończyło 4 dni przed odnowieniem pakietu internetowego. Więc no cóż, dostałem 5 giga, więc nie mogę robić wam jakiegoś filmiku strasznie długiego, bo godzina 20 odcinka zajmuje około 6-5 giga, więc no nie wiem jak to YouTube wytrzyma, jak mój internet to prześlę. Miejmy nadzieję, że w miarę jakoś to pójdzie. No i co? No i dlatego po prostu odcinek nie będzie jakoś tak mega długi, ale postaram się, żeby następny odcinek z Fernbusa, czyli już za miesiąc, w ostatni tydzień, w ostatnią niedzielę lipca, pojawił się w miarę dłuższy, tak? Bo jako rekompensata chciałbym wam dać dłuższe te Fernbusy, dłuższe odcinki z Fernbusa, no bo Fernbus pojawia się nie dość, że raz w tygodniu, inaczej, pojawia się raz w miesiącu, nie raz w tygodniu. Raz w tygodniu to pojawiają się wszystkie gry. Ale chodzi mi, że się pojawia raz w miesiącu i jest to naprawdę gra, którą lubicie, bo widzę, że są w miarę tam wyświetlenia. Dlatego no będę się starał, żeby przyszły odcinek był dłuższy, 2 godziny, 1,5 godziny, żeby po prostu byście mieli możliwość obejrzenia po prostu filmu pełnometrażowego, długometrażowego, długiego filmu. Ale słuchajcie, jak już sobie teraz wspominamy o tych długościach w filmach, no to właśnie to jest jeden z tych głównych tematów, co chciałbym z wami porozmawiać. I też o tym pojawi się osobny vlog na kanale. Słuchajcie, jest to temat bardzo, który was nurtuje, który was wkurza, nie wiem czemu, ale jeżeli wy tak twierdzicie, że jest źle, no to muszę z wami na ten temat porozmawiać. Słuchajcie, twierdzicie, że długość odcinków jest za długa. Ja was rozumiem, bo widzę, jak youtuberzy nagrywają odcinki po 30 minut, 20 minut, 15 minut. Ale powiem wam tak, to do mnie całkowicie nie przemawia. Jestem osobą, która uwielbia filmy pełnometrażowe, tak? Tu ładnie, znaczy ładnie, brzydko spadły klatki do 25, ale już się unormowało do 44. Tak, słuchajcie, rozchodzi mi się teraz o to, że na prawo, że po prostu dla was długość filmów jest za długa. Ale teraz pytanie, pytanie, które mnie nurtuje. Kto wam każe obejrzeć cały odcinek z Fernbusa? Kto? Kto wam każe obejrzeć cały, od A do Z, od deski do deski, odcinek załóżmy z ETS-a? Jeżeli odcinek dla ciebie, drogi widzu, jest za długi, zajmuje godzinę, godzinę, 1,5 godziny, masz prawo, znaczy tak, inaczej ci powiem, masz prawo nie oglądać tego filmu, bo jest za długi, rozumiem, ale czemu myślisz, że on jest za długi? Przecież sam możesz go sobie skrócić. No ale jak sam mogę go sobie skrócić? Przecież ja sobie go nie wytnę. Nie! Oglądasz film i załóżmy, masz w tym momencie, patrzysz czas, kurde, mam 20 minut, nie obejrzę całego, no co teraz? Obejrzyj sobie tyle, ile możesz. Wieczorkiem masz czas wolny, wróć sobie do tego filmu, tak? Ja podchodzę do moich filmów pełnometrażowych właśnie z takim podejściem. Ja nie mam czasu, by nagrywać pół godziny, 20 minut odcinka. 45 minut, no to już tak w miarę przeboleję, tak? Bo czasami naprawdę ktoś nie ma humoru, ja nie mam humoru, jestem zmęczony, a po prostu mam ochotę nagrać, mam ochotę zagrać, chcę trzymać się grafiku. Więc czasami dla was nagrywam, czasami nagrywam faktycznie odcinek krótszy, tak jak dzisiejszy odcinek. Będzie na pewno krótszy, chociaż no nie wiem, może tam przedłużę do 45 minut godziny. Ma być... Spokojnie. Odcinki są dłuższe, ale wy przecież musicie sami sobie go podzielić, tak? Jeżeli odcinek jest za długi, trwa godzinę, obejrzysz sobie 20 minut, potem 20 minut, potem 10 minut, potem ciąg dalszy do końca. Możesz sobie sam podzielić film. Ja tego jestem zdania, ja sam oglądam youtuberów, którzy naprawdę, ich długość odcinka jest porównywalna do moich. Godzina odcinka, naprawdę oglądam youtuberów, których odcinek trwa aż 2 godziny i szczerze mówiąc, jeżeli nie mam czasu, wow, ale ta droga jest ładna. Taka nowa. Podoba mi się to. Poczekajcie, muszę się wyciszyć i popatrzeć, co tu się dzieje. Most, piękny most, naprawdę. Aż żal, że nie jadę prosto. A będę chyba jechał. Bo tam jest dalsza droga, właśnie. Ale jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Kurczę, blade. No, więc mówię, samodzielnie możecie sobie skrócić czas materiału, tak? Jeżeli nie odpowiada wam 50 minut odcinka, godzina odcinka, co za problem skrócić sobie ten materiał, naprawdę. Skracajcie sobie materiały, jeżeli są dla was za długie. Bo nie ma co na siłę tak naprawdę... Wow! Co to teraz było? Nie ma... A tu co? Stacja paliw bez paliwa? Nie ma tak naprawdę co siedzieć godzinę, jeżeli naprawdę nie macie tyle czasu i stwierdzicie, a nie obejrzę tego materiału, tego odcinka, no bo nie mam czasu. No, dla mnie to jest trochę... wykręcanie się, bo czas w każdym momencie można znaleźć. Nikt nie każe ci obejrzeć całego odcinka. Ja sam oglądam takie odcinki i sam sobie je czasami dzielę. Jak naprawdę nie mam czasu. Na przykład zazwyczaj u mnie nagrywanie na YouTube zaczyna się od koło godziny 22, jeżeli po prostu mieszkam jeszcze z rodzicami i tak dalej, to dopiero o godzinie 22 tak naprawdę odpala mi się lampka i dopiero nagrywam. Cicho! Jezu, krawężnik zahaczyłem, matko święta. No właśnie. Ja, wiecie, 22 zapaliłem się lampkę, ja zacząłem oglądać o 21:45. Oglądam tyle, ile mogę, przerywam, skończę materiał, zacznę go montować, oglądam dalej materiał. Ja po prostu takim tokiem rozumowania jestem, takim tokiem myślenia, że jeżeli masz film pełnometrażowy, sam go sobie podziel, bo nie każdy ma czas, żeby usiąść nagrać pół godziny i jolo się wycofuje. Mogę, tak? No bo co za problem, tak? Czy odcinek... co za problem? Ja nie widzę sensu grania pół godziny odcinka, 20 minut. Czy wy jak wchodzicie do gry, też gracie pół godziny i wychodzicie z tej gry? No nie, no bo przecież jak czasami ludzie grają, to grają 2, 3, 4 godziny, tak? Ja też tak robię, ze względu na to, że ja... nie mam czasu, by zasiąść następnego dnia i nagrać znowu następne pół godziny, tak? A jak ja miałbym się z wami witać, żegnać co pół godziny, no, dla mnie nie miałoby to sensu. Jeżeli witam się raz, to raz się z wami witam, raz nagrywam długi odcinek i wy sami go sobie dzielicie, tak? Bo dużo ludzi naprawdę mówi, a taki długi odcinek, kto to obejrzy? Ale takiegoś człowieku wziął na logikę, to go obejrzysz, tylko z przerwami. Tak jakbyś oglądał po pół godziny materiału, tak? To na tej samej zasadzie to działa tak naprawdę, tak? Więc nie wiem, czemu ludzie aż tak po prostu... Poczekajcie, czy on tu skręcić? Tu. O matko święta, a tu co jest? A, to tak to wygląda, a ładnie tu wygląda. Dobra. Otwórz mi drzwi. Wyjdźmy. Okej. Okay. Jak to wygląda w ogóle? Jesteśmy o 9:04, myśmy o 9:25. Pierw sobie przyjmiemy wszystkich ludzi. Arian. Proszę bardzo. Dużo was tutaj. Podoba mi się to. Mikael. Proszę bardzo. Sofia, proszę bardzo. Pewnie jesteś, Jasper, proszę bardzo. Mika, jak? Mika. Kapika Mika. Jesteś? Ciao. Hello, ale masz włoski, a jak ci się świecą. Hu, hu, hu. Enisa. Enisa, a ty na pewno chcesz jechać ze mną? A, okej. Nie miałem tu Enisy. A, nie, nie było Enisy tu. Dziwna. Dobra, Diana. Widzę, że siostry bliźniaczki Leni. Oho, jeszcze tu są ludki. Kurde, co ich tak dużo? Malik. Hejt, okej. I ty jesteś panienką pewnie ostatnio, co? Katilin. Katilin. No Jezus Maria. Okej. Podoba mi się ta Arriva, muszę wam powiedzieć. A to coś pisze? Eurolion go. Dobra, walnę tu screenshota, mam nadzieję, że mi nie wywali. Próbujemy. O! Chyba nie wywaliło, chociaż u góry mam ten napis wejść do autobusu, ale coś z nim już wykombinuję. Dobra, chyba kamerka działa. A nie. A więc jednak, słuchajcie. Zacięło się, Action cały się zaciął, więc nic ze zdjęciami. Dobra. Zamknijmy. Dobra, to jest zamknę z pozycji kierowcy. A, wy wszyscy w telefonach. A, co tam. Sióduj. Zamykamy. I odtwarzamy komunikator. Tak, a nie, Areczku. Przyspiesz czas. Okej. I w ogóle pomiędzy Stralsund a Sellin ma być przerwa. Jakby tą przerwę wykonać. Ja bym pojechał na tą stację. Nie zapomniałem o tej stacji. O Jezus Maria. Ja na bank się zobaczę, że ja nie zapomnę. Jestem tego bardziej pewien niż pewien. No zobaczymy, mam nadzieję, że się nie uda. Że się uda nie zapomnieć. Dobra, otwarzam komunikat i jedziemy. Willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Flixbus! Dobra, słuchajcie, jedziemy. Włączyłem sobie muzyczkę, nie wiem czy będziecie ją słychać. Taka po cichutku, tak bardzo minimalnie coś się słychać. O to mi chodziło. Ten ruch tutaj zachowuje się jakoś tak mało neutralnie. Nie podoba mi się to, że ten ruch AI... To jest jeszcze do dopracowania ten ruch AI, bo naprawdę strasznie się jeździ czasami. Bardziej chyba w ETS-ie jest ogarnięty ruch AI, ale mam nadzieję, że jeszcze to poprawią. I tak naprawdę o tą długość odcinków się jak najbardziej mi się rozchodziło, że sami możecie sobie podzielić te odcinki. Ja wam nie każę siedzieć przy komputerze 2 godziny, 1,5 godziny, przed telefonami, komputerem. Nie, słuchajcie, macie czas. Kiedy w wolnej chwili macie, nie wiem, ja czasami jak chodziłem do szkoły, włączałem YouTube'a, słuchałem, odrabiałem lekcje, tak? Jeżeli to był film, gdzie trzeba było patrzeć, no to wiadomo, później, tak? A jeżeli to był film, gdzie mogłem tak naprawdę słuchać tylko, tak jak teraz w Fernbusie, tak jak na przykład w ETS-ie, wystarczy, że się wsłuchujemy. Chociaż dzisiaj graficznie gra wygląda trochę trudniej i można też trochę poobserwować, popatrzeć, jeżeli chodzi o mapę. Więc muszę wam powiedzieć, że no... Zależy mi na tym, żeby było was coraz więcej, ale zależy mi też na kompromisie, żebyśmy się zgadzali z tym, co ja mówię. Wy możecie sobie podzielić odcinek, ja wam nagrywam odcinki pełnometrażowe. Musicie się do tego już przyzwyczaić. Ja na YouTubie już kręcę 2 lata. Ja naprawdę spotykam się z dużą krytyką zbyt długich odcinków materiałów, ale ja jestem człowiekiem, który pracuje na swoim etacie, który po prostu jest osobą, która pracuje czasami ponad wymiar, czasami nad wymiar. Jeszcze tutaj YouTube'a kręcę, więc naprawdę ja poświęcam połowę swojego życia YouTube'a. Jak tak naprawdę mieszkając z rodzicami mam praca YouTube. Będąc mieszkańcą mam YouTube. No mogę jechać wolniej, no proszę cię bardzo, no. 50 na tempomacie i się ciesz, kurde, z wolnej jazdy. No. I jak będę mieszkał sam, to mam praca, dom, YouTube. Trzeba będzie więcej rzeczy ogarniać, więc tak naprawdę, no... Ja bardzo dużo się staram dla YouTube'a. Robię wszystko, co mogę. Nie chciałem dla was nagrywać gorszej jakości, czekałem, że będę miał nowy komputer. Mam nowy komputer, teraz możecie mówić, że jakoś jest lepsza, naprawdę. Dajcie mi znać w komentarzu, czy faktycznie jakoś jest lepsza, bo ja w ogóle widzę wizualnie, że jest w ogóle całkiem co innego niż wcześniej. Wcześniej grając na niskich, no to... Powiedzmy sobie szczerze, ale... To było słabe, żeby to oglądać. Więc dlatego nie nagrywałem wam już więcej odcinków z Fernbusa. Półki po prostu komputer nowy nie był. To samo jeżeli chodzi o Pure Farming. Słuchajcie, ja na farmie miałem 15 klatek. 13 to jest bardzo straszny wynik. I tego nie da się oglądać. Naprawdę takich filmów z takimi klatkami, z takim FPS-em, to nie... To nie są filmy, które można oglądać i oglądać to przyjemnie po prostu, tak? Słuchać, słuchając, ale oglądać przyjemnie słabo. Dlatego nie nagrywałem dla was nic z Fernbusa, póki po prostu nie ogarnąłem sobie komputera. A wtedy stwierdziłem, a to sobie zrobię całkowitą przerwę na kanale i sobie odpocznę od nagrywania, skupię się trochę bardziej na pracy i tak dalej. No i tak... Z takim oto sposobem wracam na YouTube. I teoretycznie tu mamy przerwę zrobić. Teraz pytanie, jak ja zjadę na tamto miejsce? Dobra, mam trochę więcej czasu niż tak wtedy, to możemy... Zjedźmy sobie tutaj. Bo to będzie takie jedynie takie neutralne miejsce, gdzie nikt nas nie skrzyczy, nie skrzyczy nas. Ups, moja wina. Za duży zakręt. Teoretycznie może by tam jakoś się ślizgnął, ale... Przyznaję się do błędu, przyznaję się, bez bicia. M-kę chcę sobie włączyć, a mnie to teraz jak prowadzi? Aha, że mogę tędy jechać. Uuu, a teraz w ogóle inną trasą prawie. Nie, ja bym chciał... A, patrzcie, patrzcie. Hu, hu, hu. Dobra, no ja bym chciał tu zajechać. Jestem ciekawy, co się stanie, jak będę chciał zjechać na ten... na stację paliw. To pewnie mnie zaprowadzi teraz do... Nie wiem. Nie wiem, ja po prostu chcę mieć pauzę. Tu zaraz będzie miejsce do... na stacji paliw, a nas... Dobrze. Stój. Kierownica jak mi się trzęsie, boże. Dobra. Bieg neutralny. Dobra, otwórzmy tutaj. Otwórzmy im lukę bagażu, jakbyś chcieli coś wyjąć. Tu. O. Dobra. Cyk. Kliknąłem rozpocznij jazdę. Ja już nie pamiętam. Chyba tak. Zrób przerwę. Okej, zobaczymy co się stanie. Nie, ekran zniknie. No, standardowo. Okej. Czy ja znowu... No. Tak, to jest jak dano się Fernbusa nie ogląda. Miałem pierw zaznaczać wszystkich ludów, a potem kliknąć odprawa. No nie zrobiłem odprawy. Mam nadzieję, że wszyscy są, że nikt mi nie uciekł. I emeczkę chciałem kliknąć. Zobaczysz jak mnie to teraz prowadzi. A ja nie mogę tak tu wjechać? Teoretycznie mógłbym... No dobra, jedźmy tak jak nas prowadzi w takim bądź razie. Ja zrobiłem ten błąd, że zamiast kliknąć. Ajajaj. No cóż, no trudno. O! Coś jeszcze... tego? Mi się wydaje, że zamykałem ten luk bagażowy. A czy mi się otworzyło z drugiej strony? A jakim to prawem? Jeżeli ktoś z pasażerów co otworzył. Jedynie, że... Ciula widzę. Nie wiem, że on specjalnie we mnie przydzwoni. Nie wiem, myślałem. Jezu. Dobra, tam sobie zjedziemy na tą autostradę, tak jak wcześniej i pojedziemy sobie tak jak trzeba już do miasta, no. Słuchajcie, no dzisiejszy odcinek też miałby krótki. Powiedziałem, że będzie krótszy, no i widzicie jak wyszło i wyszło jak zawsze, czyli jest po prostu dłuższy odcinek. Bo ja się świetnie bawię w tej grze, nawet jak teraz robię jakiś tam błąd. staram się jakoś strasznie nie zwracać uwagi na ten błąd, bo to jest błąd tak naprawdę mało tam istotny, tak? My mamy się po prostu dobrze i świetnie bawić w tej grze. Bo krzyczę, że za dużo jele. Więc tak naprawdę bawmy się tu dobrze. Ja się bawię tu dobrze, mimo że wystąpiły jakieś tam błędy, tak? To już tam nie ma co tam zwracać zbytnio większej uwagi na te błędy, bo są mało istotne. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że YouTube blokuje mi filmy, jeżeli chodzi o Fernbusa, ze względu na to na radio. Po prostu tu leci muzyka normalnie z radia, dlatego mi YouTube te filmy blokuje, ale trudno. Mi się przyjemnie tak jeździ, wam się pewnie przyjemniej słucha czy ogląda, więc dlatego tak to zostało, że po prostu jest to radyjko. Mi to tam jakoś zbytnio nie przeszkadza, to że YouTube się czapia, no to trudno. Dobra, stało nam 38 km, więc tak naprawdę jesteśmy prawie ku celu, bo ostatnie pewnie 10 parę kilometrów to jest w mieście samym. Więc co, ja tu się rozpędzam ładnie do dobrej prędkości, myślę, że 80 będzie to bardzo dobra prędkość. Proszę bardzo, mamy tempomacik. I tak naprawdę to, co miałem na kartce, to już wam powiedziałam. Z grubsza informacje, które chciałam powiedzieć, już zostały wam przekazane. Mówię, teraz oglądacie ten odcinek i naprawdę, jeżeli oglądaliście go od razu w całości, super, nice. Jeżeli nie mieliście czasu, mam nadzieję, że podzieliliście sobie go na jakieś tam swoje partycje, tak? Wiem, że nie każdy doszedł do tego momentu. Dlatego po prostu dodatkowo nagram jeszcze vloga na temat właśnie tej długości odcinków, że po prostu macie sobie sami dzielić długość odcinka, tak jak wam się podoba i tak jak po prostu macie ochotę i no... I nie mogę wam kazać oglądać cały materiał od razu, no bo wiem, że czasami się nie da. Wiem to też po sobie, ja też czasami nie mam czasu obejrzeć tak długiego materiału, ale po prostu znajduję chwilę, żeby sobie podzielić ten odcinek na jakieś tam partycje, jakieś materiały krótsze po prostu, tak, i wtedy uda mi się obejrzeć taki długi materiał. A ja bardzo lubię długie materiały, bo wtedy wiem, że jest po prostu jakiś tam temat się klei i po prostu przyjemnie się takie coś ogląda, jak jest temat po prostu jeden długi zwięzły. Nie lubię ciętych materiałów na kawałki. Tu widzę chyba złe oznakowanie jest. Czemu mi w ogóle tam pomoc? Patrz, ja się pytam. Tu sobie dajmy 70, nie przesadzajmy, mimo że można 80. Teraz można 70, więc... Halo? Naprawdę teraz w tym momencie pojawi mi się komunikat z Windowsa, że nie będzie mi pokazywać komunikatów w czasie mojej gry. No to czemu teraz komunikat wyskoczył? Windows update jakiś daj, żeby to poprawić. Ale trudno, dobra. Jedziemy dalej. Słuchajcie, widzicie, mimo tylu przeciwności, ja wciąż w to gram, wciąż się świetnie bawię. Więc naprawdę dla mnie nagrywanie to jest naprawdę sama przyjemność. Ci, którzy myślą, o ty nagrywasz takie długie odcinki i tak dalej, a po co, a dlaczego, a to przecież i tak na tym nie zarobisz. A kto mówi tu o zarobkach? Wiadomo, w przyszłości fajnie by było, ale teraz co wy? Ja się dobrze tu bawię i to jest dla mnie najważniejsze, żebym ja się dobrze bawił, a wy przy okazji mnie oglądajcie, żebyście się dobrze bawili. Słuchajcie, dojdziemy sobie na miejsce i będziemy sobie kończyć odcinek. Ja jestem ciekawy, jak mnie gra podsumuje. To jest normalnie dla mnie fest ciekawe, jak to będzie wyglądało. I tak naprawdę z Ahlbeck wyjechaliśmy i z parkingu. Według gry. Jestem ciekawy, jak mnie podsumuje... przepraszam. Jak mnie podsumuje... Jak złe prowadzenie? Co teraz to było? To już przejechałem... Ale ci pasażerowie się czepiają! Niedobrze, niedobrze. Okej, komunikat był? Ja już nie pamiętam. Był komunikat, tak, bo ja się wyciszyłem przecież. A myślałem, że stoją przeze mnie, że gdzieś tam zahaczyłem, ale nie. Dobra. Słuchajcie. Kurde, ale te miasta teraz przepięknie wyglądają i te drzewa, patrzcie jak tu pięknie jest i te cienie, wow. Cudo. Cudo. Ruchaj AI, który się wścina na zamek praktycznie, tak? A czasami nie udaje im się nawet na zamek, tak? Więc no to jest słabe, budynki są pięknie tutaj zrobione. Normalnie podziwiam tą grę. Mimo, że mam do niej wiele do zarzucenia, naprawdę podziwiam grę. Okej. Ustąp pierwszeństwo. O, ciężarówka z cysterną? O! Teraz każdy tu zwalnia. Ta powiedz mi, czy ty przejedziesz? No nie przejedziesz, no to... Czekaj w tym czerwonym. No. Ech, tak to jest, jak ktoś wbija się na hama. Powiedziałam chyba sam do siebie, co? No to sam się wbijam na hama. Okej. Okay. Wyłączamy. I teraz tu. Wszystko wyłączamy. To też. Włączamy klimę. Włączamy silnik. Klikamy C. Halo, co tu się stało? O to mi chodziło. No i mam nadzieję, że panowie są zadowoleni. Tak teoretycznie byliśmy tu i tu, ale... Wylogowi. Mamy to, zobaczymy jak gra nas podsumuje. Jestem strasznie tego ciekawy. No, niby no tu zielono, kontakt z centralą 1/3. A to dobrze czy źle? Paliwo się nie skończyło się 003327. Obsługa, nie chcę zobaczyć. Zgodnie z harmonogramem, nie. Komfort -10? Pozostawienie potrzebne 18. O matko. Planowany przyjazd 3/4, planowany odjazd 3/3. Okej, kodeks drogowy. Jazda 93%? O tak słabo? Okej. Okej. Nie czepiam się. Może być. Mamy to, słuchajcie. Wow. Zrobiliśmy sobie tą traskę. Ja bym chciał w następnym odcinku powiedzieć sobie dość ostrą trasę. Długą trasę, bo chcę ruszyć z Selim. I chciałbym aż znaleźć się w Nürnberg. Z przerwami do Berlina. Z Berlina do Potsdam, z Potsdam do Dresden i z Dresden do Nürnberg. Słuchajcie, to będzie jedna z dłuższych tras. Chcę ją sobie zrobić na odcinku, zobaczymy, może odcinek będzie trwał 2 godziny. Wtedy wiecie co robić, dzielcie sobie odcinek tak jak na tyle, ile możecie sobie go obejrzeć. A teraz żegnam się z wami, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak łapeczka w górę, zawsze jest mile widziano mnie na kanale, no i co? Do zobaczenia do następnego, bajo i papa, widzimy się już w przyszłym miesiącu w Fernbusie.